stoik. Tu mamy dwie mapy poglądowe sytuacji, jaka tu się znajduje Garmisch-Partenkirchen. To jest główna atrakcja, Zugspitz. Ale za chwilę może niech pociąg przejedzie. Dzisiaj jest chłodno, zupełnie inna pogoda jak to w górach. Niesamowicie się może zmienić w przeciągu nawet jednego dnia. Dzisiaj spędzamy czas w dolinach, cały czas inne rzeczy eksplorując. Chcę wam pokazać tak, żebyśmy mieli orientację. Tu jest Garmisch-Partenkirchen. Ta część to jest Garmisch. Później jest rzeka. Tutaj jest rzeka. I tu jest część Partenkirchen. I tak, to jest najważniejsza atrakcja, Zugspitz. Tu byliśmy 2 lata temu. Atakowałem z Hammersbachu, czyli stąd. Atakowałem tą górę. Tu jest kolejka górska. Bardzo, bardzo atrakcyjna. Można sobie wjechać po prostu. Jak ktoś chce, to może wjechać pociągiem. Tu jest Eibsee. I można pociągiem też sobie wjechać tutaj i tutaj kolejką też na górę. Ja natomiast, druga atrakcja to jest Alpspitz. Niższy szczyt. I tu są dwie kolejki. Jedna tutaj właśnie, gdzie my jesteśmy. Gdzie biwakujemy, na Kreuzek. To jest na Kreuzek. I stąd można podejść na Hochlam. I stąd można też wjechać na Alpspiex. A ta kolejka jest nieczynna aktualnie, bo jest w remoncie. Można bezpośrednio tutaj, gdzie jesteśmy, czyli stamtąd, tu w tamtą stronę. Znajdujemy się przy Alpspitzbahn. Tutaj jest toaleta, ciepła woda. Właśnie zrobiłem pranie. I teraz się suszy. Tutaj bucha ciepłe powietrze. Akurat mogę przeprać krótkie spodenki, które dzisiaj mi nie są potrzebne ze względu na pogodę. Także sobie tutaj wykorzystuję dary natury. I korzystam z internetu, z łazienki, możliwości prania i jeszcze z buchającego ciepłego powietrza. I taki dzień dzisiaj lajtowy, może jakiś spacer zrobimy, jeżeli pogoda pozwoli, i biwakujemy tutaj w Alpach. Jest tak, my jesteśmy tu, niedokładnie może, i można sobie tu wjechać. Dalej trzeba już atakować manualnie, czyli na nogami. Trzecia atrakcja to jest spacer wokół Eibsee. To jest trzecia atrakcja. Czwartej tu nie ma, ale wam pokażę na tej mapie. Ta pokazuje lepiej wszystko, pokazuje też szlaki. Pokazuje lepiej tą miejscowość Garmisch i Partenkirchen. I tu widzimy Alpspitz 2628. Ja atakowałem oczywiście stąd i sobie tu szedłem przy tym Kreuzeku. Tak sobie tutaj szedłem. Później szedłem, wydaje mi się, że tędy. I tu wchodziłem. Obok tej góry wysokiej. I później tutaj wschodnią, tą granią, atakowałem Alpspitz. 2 lata temu szedłem tutaj z Hammersbacha. I szedłem tą tutaj doliną. Przepiękna dolina. Nazywa się Hollental Klamm. I tu jest wodospad, znaczy ta woda jak schodzi, można iść jaskiniami, obserwując tą wodę. Ja natomiast szedłem górą, czyli szedłem chyba tędy tu i potem mostkiem przechodziłem i szedłem tutaj dalej, tędy. Tutaj po lodowcu, dotąd, a potem już ferratą tutaj do góry. Tak było 2 lata temu, czyli czwarta atrakcja, tak, Alpsi. Zugspitz, Alpspitz i Hollental Klamm. Tej atrakcji jeszcze wam nie pokazałem, żeśmy jej nie zwiedzili. Może
może jutro, jak będzie pogoda. No nie ma pogody, to jestem nauczony, że jak jest brzydka pogoda, to się w góry nie chodzi. Jak jest ładnie, wtedy się chodzi. Więc poczekam, jak będzie okazja, to może jutro wam pokażę. To jest oczywiście płatne, jakąś tam kontrybucję, nie wiem, 10-15 euro trzeba będzie ponieść, ale myślę, że warto zobaczyć. Dzisiaj się kręcę tutaj, robię spacer tak, żeby kilometry wyrabiać. Bobsleje. Bobslate. Slate, sanki. Także poznajemy inne atrakcje gór, Alp, których byśmy pewnie nie poznali, gdyby nie ta przeurocza pogoda. Także można i tak, trzeba akceptować i doceniać każdą pogodę, która umożliwia nam inne atrakcje. Tu mamy, zobaczcie, Garmisch-Partenkirchen, przykład bobsleja, coś no nieznanego w Polsce. Chociaż pewnie tam no, mieliśmy kiedyś bobsleistów też. Sekender Bob. Takie sanki. I tu był, tutaj jeszcze właśnie w Oberstdorfie, jak byłem, poznałem takiego Niemca, który przyjechał z dzieckiem, biwakował Mercedesem klasycznym, sedanem. On sobie rozkładał namiocik z tyłu. I on mówił właśnie, że z dzieckiem na takie właśnie tory saneczkowe. Nawet latem są czynne, bobslejowe, że można tam na sankach zjeżdżać. Nie widziałem tego, ale fajna sprawa. No idziemy sobie terenem w stronę Garmisch-Partenkirchen. Tu mamy jakieś jeziorko przyjemne, wokół którego można sobie spacer odbyć. Tak wygląda rzeka w górach w czasie opadów deszczu. Żywioł. Garmisch-Partenkirchen. I znajdujemy się przed słynną skocznią Garmisch-Partenkirchen, jedną z czterech podczas turnieju, czterech skoczni, która odgrywa główną rolę i chyba właśnie w Sylwestra, z tego co kojarzę, albo 30 grudnia, albo 31, tutaj odbywają się zawody Pucharu Świata i turniej czterech skoczni. Zobaczymy, na ile da się wejść pobliże skoczni. No pięknie. Takie małe koloseum tutaj zbudowali. Z trybunami. Tu są największe trybuny z tej i z tej strony, ale nie są jakieś imponujące. I tu mamy cztery skocznie w sumie. Wielka skocznia, mała skocznia, później piórkowa i jakaś, nie wiem jak to nazwać, to malutka taka. No ale w każdym wieku dzieci dorośli mogą rywalizować tutaj. Ostatni dzień prawdopodobnie w Alpach niemieckich. Dzisiaj wieczorem będę się ewakuował, taki mam plan, w stronę Monachium. I tam będę gdzieś biwakował. Jest zimno, ale słuchajcie, po trzech dniach non-stop praktycznie deszczu przestało padać. I to jest taka radość, tak się cieszę,
że mogę wyjść i nie pada na mnie deszcz, nie muszę chodzić z parasolem. Także idziemy, chcę pójść do takiego miasteczka Aipsi, skąd wyrusza kolejka górska na Zugspitz, na najwyższy szczyt Niemiec, 2962 metry. Po prostu, żeby zrobić kilometry, trochę przejść lasem, trochę przejść takimi polami, wypełnić dzień, tak do godziny, do obiadu, kolacji, tak do 16-17. Zobaczcie, co się dzieje, jak to wszystko jest zalane. Taka jest sytuacja aktualnie. Ziemia nie ma jak już tego wsiąkać. Auto moje też, jak wychodzę z auta, to do wody. Pożegnanie z Alpami niemieckimi robimy nad jeziorem Aipsi. Z tego właśnie miejsca, stąd odchodzi kolejka, słynna kolejka na dach Niemiec, na Zugspitze. I taki właśnie nostalgiczny dzień, pożegnalny z Alpami i powrót do Polski. Kończymy naszą wyprawę. Hollental Klamm, this way. Oto jeden z powodów, żeby tu wrócić w przyszłym roku. Nie udało mi się znowu wejść i zobaczyć tego słynnego przejścia wzdłuż właśnie tej rzeki, która biegnie taki ala jakby jaskini. Także między innymi to, ale oczywiście inne rzeczy skłaniają ku temu, żeby tutaj wrócić w przyszłym roku.